Tytuł kursu: roboty tynkarskie. Moduł: rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich naprawy. Temat: uszkodzenia tynków. Krzysiu, jutrzejsze kolokwium ma być ze sposobów naprawy tynków. Jakie znasz uszkodzenia? Takie podstawowe to przede wszystkim pękanie, odspajanie, przebarwienia, wysolenia, zabrudzenia i obrastanie glonami. Dobrze, Krzysiu, a jak dzielimy naprawy tynków? Rozróżniamy te, których wykonanie wiąże się z koniecznością zbicia starego tynku i takie, które nie wymagają zbicia tynków, np. naprawa zniszczonej, popękanej powierzchni. W jaki sposób naprawiamy tynki, które są nieznacznie uszkodzone? Zeskrobujemy stare powłoki malarskie i przecieramy je za pomocą ławkowca, nanosząc i rozprowadzając nim gładź. Przypomnij mi, co to jest ławkowiec? To taki specyficzny rodzaj pędzli o dużych rozmiarach. A jak postępujemy z rysami na powierzchni tynku? Jeżeli ich głębokość nie przekracza 0,5 cm, to poszerza się je klinowo kielnią lub przecinakiem do surowego muru i oczyszcza z powstałego przy tym gruzu i pyłu. Potem obficie zlewamy je wodą i wypełniamy za pomocą kielni lub szpachli taką samą zaprawą, z jakiej uprzednio wykonany był tynk. Częstsze problemy z tynkami wynikają z prowadzenia robót w niestabilnych warunkach atmosferycznych. Dlatego należy zapewnić ochronę elewacji w trakcie prac. I po ich zakończeniu albo możemy zaczekać na lepszą pogodę, ponieważ niska temperatura i duża wilgotność powietrza wydłużają czas wiązania materiałów budowlanych. A jaka to jest niska temperatura przy wykonywaniu prac? Poniżej plus 5 stopni Celsjusza. Na przykład główną przyczyną powstawania pęcherzy i odparzania tynku cienkowarstwowego jest brak prawidłowego gruntowania bezpośrednio pod tynkiem lub prowadzenia pracy na zawilgoconych podłożach. Dlatego tak ważna jest dobra pogoda. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.